Łaska Pana naszego Jezusa, miłość Boża i społeczność Ducha Świętego, niech będą z nami wszystkimi. Amen. Drodzy, obecny czas w chrześcijaństwie to czas, w którym jest oczekiwanie, prawda? Jest to czas Adwentu. Czas, który jest szczególny dla wielu chrześcijan i jest to uważane jako jedno z piękniejszych e, świąt w roku, jako że. Jest to bardzo miłe i uroczyste zawsze, i każda okazja, gdy, gdy zbliża się ten okres, e, sprawia, że również wielu ludzi postrzega ją w dość specyficzny sposób. Drodzy dzisiaj chcę powiedzieć o pewnej kwestii, która dotyczy właśnie adwentu. Dlatego, że gdy my mówimy o Adwencie, to naprawdę dla większości chrześcijan, Adwent rozumiany jest jedynie w kontekście narodzin Pana Jezusa. Ale byłoby to zbyt bardzo skomplikowane, gdybyśmy mogli jedynie dostrzec piękno narodzin Mesjasza w, tylko w kontekście właśnie przeszłości. Uważam, że możemy na podstawie słowa Bożego wykazać to, że raczej więcej Pismo Święte mówi nam nawet o Drugim adwencie. Przecież Jezus zapowiedział to w sposób następujący w Ewangelii Jana w czternastym rozdziale i wierszu trzecim, gdzie powiedział: Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, i wy byli. Czy pan Jezus mógłby powiedzieć to i nie być pewny, czego mówi? Zdaje się, że dzisiaj wielu chrześcijan myśli, że na temat jego przyjścia może nie warto już mówić, bo z być dużo czasu minęło. I nie chcą się być może wielu wypowiadać, żeby nie wystawiać się może nawet na śmieszność. A jednak, drodzy apostołowie, ale także ostatnia w Piśmie Świętym modlitwa, która jest ostatnią, ostatni możemy powiedzieć zapisem pisma świętego, ale podkreśla krótką, ale bardzo treściwą myśl, gdzie apostoł Jan. Kończąc to, co mu zostało objawione na wyspie Patmos, kończy to słowami przyjdź Panie Jezu. Tak przyjdę wkrótce, przyjdź Panie Jezu. Apostoł Jan odpowiada, jest to krótka modlitwa, ale ta modlitwa pokazuje nam, że istotą przyjścia Pana Jezusa i dla wszystkich, oczywiście Jego naśladowców, w pierwszym wieku było przyjście. I to nie tylko to pierwsze, które było już. W czasem przeszłym, ale to drugie: przyjdź Panie Jezu. Mimo drodzy właśnie różnych wątpliwości, sceptycznych poglądów, należy podkreślić, że mamy bardzo mocne i uzasadnione powody do tego, aby wierzyć, że Pan Jezus przyjdzie. I to właśnie jest tak, że o ile dla apostołów był to ten początkowy okres, gdy oni oczekiwali na przyjście Pana Jezusa, bo nie chcę powiedzieć, że oni nie oczekiwali, skoro w tej nadziei poumierali, czyli musieli oczekiwać. Ale przede wszystkim, drodzy, jest tutaj istotne to, że Pan Jezus przyjdzie, dlatego że raz zapowiedział, że uczniowie w to wierzyli, byli przekonani, że to się rzeczywiście stanie. I dlatego, że również w dzisiejszym czasie, gdy my teraz przyjrzymy się na wydarzenia, jakie są na tym świecie, Dają dużo do myślenia nam, jak ten świat będzie istniał, jaka jest przyszłość tego świata, jak potoczą się wydarzenia, drodzy. Nikt nie jest w stanie przewidzieć pewnych rzeczy. My sami nie wiemy. Wielu przywódców państw również pokładało jeszcze w ubiegłym roku większe nadzieje na to, że uda nam się z wielu problemów, chociażby z, ok z tego, czasu pandemii łatwiej wybrnąć niż jest to dzisiaj. Niestety tak się nie dzieje, bo warto podkreślić, że przyjście Jezusa jest tą prawdą objawioną w Piśmie Świętym, która daje nam nadzieję na to, że dzięki temu wielkiemu wydarzeniu, to za łaską Bożą będzie rozwiązanie dla tego świata. Jedyne, jedyne drodzy w swoim rodzaju, jedyne, dlatego, że nie ma innej nadziei, można powiedzieć to, że gdy w Starym Testamencie pokładano ufność, bo mieli taką już ufność, już w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju mamy opisany pierwszy opis Ewangelii, gdzie jest mowa o powstaniu czy przyjściu Mesjasza, o narodzeniu Jego. To właśnie w tej nadziei również patriarchowie, prorocy. Cały naród izraelski mogli żyć, mając nadzieję przyjścia Mesjasza. Słowo Boże również podkreśla nam, i tutaj warto również pod, przedstawić z księgi chociażby Michała, gdzie prorok Micheasz właśnie ukazuje tą prawdę, która się wydarzyła, i podkreśla ją jako pewną. Piąty rozdział i wiersz pierwszy. I powiada tak, ale ty Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego odprawieku, od dni zamierzchłych. Czy ta obietnica się spełniła? Spełniła się. Pan Jezus przyszedł. Chociaż niewielu, jakby wydaje się, było tych, którzy rzeczywiście przyjęli go jako Mesjasza. Ale Jezus faktycznie w tym czasie, który był oznaczonym czasem i w tym miejscu przyszedł. Zatem, drodzy, pierwszy adwent jest adwentem, który jest, stanowi początek ostatniego odcinka historii tej ziemi. Jeśli mamy pierwszy, będzie i kolejny, zresztą to, co czytaliśmy, Jezus to zapowiedział. I świadomość tego, drodzy, umacnia nas w przekonaniu, że będzie to dopełnienie całego planu zbawienia. Bo cóż dałoby nam, drodzy, tylko pierwsze przyjście, gdyby nie miało być drugiego, prawda? Pierwsze przyjście, jak czytany był tekst na początek, raz ofiarowany było związane z czym? Z ofiarą Jezusa, czyli łaską Bożą. Ale drugie, jak czytamy, jest już po kogo? Po tych, którzy oczekują na Niego. Prawda? Czyli pierwsze odnosi się do łaski, która okazana została nam, ludziom grzesznym. Pierwsze. A drugie odnosi się do wypełnienia tego, co zapowiedział w swoim słowie. I dlatego w ewa przez ewangelistów, trzech ewangelistów, zapowiedziane zostało, czy przedstawione, kazanie Jezusa, które wygłosił na Górze Oliwnej. Oto, drodzy, jakie okoliczności temu sprzyjały. Jezus ubolewał nad losem Jerozolimy. Ubolewał, że on, który przyszedł dać świadectwo, który przyszedł złożyć swoje życie w ofierze. A niestety naród wydaje się, jakby oczekiwał jeszcze kogoś innego. I teraz 24 rozdział rozpoczynał się takimi słowami, które zadali uczniowie Jezusowi. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich, czy nie wiecie, nie widzicie tego wszystkiego? Za prawdę powiadam Wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie? I jaki będzie znak przyjścia i końca świata. Bardzo ciekawe pytanie drodzy, zadano Jezusowi: kiedy się to stanie, i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. To pytanie sprowokowało właśnie to kazanie, które Jezus wygłosił, kazanie, w którym przedstawić zaczął, przedstawił całą historię. Jaka będzie miała miejsce w przyszłości? On naświetlił pewne wydarzenia, jakie będą e, miały miejsce. Od razu zwrócił uwagę na co? Na wojny, wieści wojenne, e, na naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, na fałszywych proroków. Zwrócił uwagę na wiele wydarzeń, które będą miały miejsce właśnie przed jego przyjściem. I które ukażą się jako znaki, które będą podstawą do czego, drodzy, do zrozumienia, jaki jest to czas. Zatem, drodzy, możemy być pewni tego, że Słowo Boże jest tą księgą, która daje nam możliwość rozpoznać czas, w jakim żyjemy. I to jest istotne, prawda? Że ono nam nie wyznaczy jakiejś daty, końca. Nie ukaże nam tego, bo nie jest to ani wolą Bożą, ani nigdzie nie znajdujemy jakichkolwiek przesłanek, żebyśmy mogli zaplanować, czy w jakiś sposób określić na podstawie pewnych wydarzeń, kiedy nastąpi konkretnie koniec. Ale jest nam w stanie określić czas, w którym żyjemy. Jest w stanie nam ukazać wydarzenia, które pokazują nam również niemoc, jaka przychodzi na ten świat i problemy, z którymi po prostu już nie radzą sobie. I gdzie nie ma jakiegokolwiek wyjścia z tej trudnej sytuacji. Dlatego w tym kazaniu Pan Jezus zwraca również uwagę na swoje przyjście. I powiada tak, drodzy, co jest bardzo istotne, gdyż w wierszu 27: Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Więc jak pojawia się, jak tu czytaliśmy, błyskawica, więc nagle, prawda? Błyskawica zazwyczaj jest to takie nagłe wydarzenie atmosferyczne. I teraz przeczytajmy od wiersza 30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego... I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Zatem, jak jest przedstawione przyjście Jezusa? Jako wydarzenie chwalebne, wielkiej chwale, widzialne co jest również bardzo istotne że Biblia nie mówi o jakimś niewidzialnym, o jakimś wydarzeniu, które nastąpi w sposób niezauważalny. Ale mówi o tym jako o dosłownie widzialnym wydarzeniu. Mówi o zaskakującym, ale również, drodzy, bardzo osobistym wydarzeniu. Bardzo osobistym. Dlatego, że Jezus dalej porównuje to, od wiersza 37 czytamy tak. Albowiem, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście syna człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiot wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mlecz będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. Co Jezus tu chce powiedzieć? Porównuje to do wydarzenia starożytnego. A jak było za dni Noego? To wydarzenie jest opisane w Piśmie Świętym. Że był to czas, gdy ludzie myśleli, że w zasadzie nic nie może się stać na tym świecie. Gdy Noe rozpoczął głoszenie, gdy zaczął głosić i wzywać do upamiętania tych ludzi, to ludzie wątpili w to i mówili: "No i po coż budować jakąś arkę? Po co myśleć o jakiejś katastrofie, jak przecież ten dzień każdy jednakowo się rozpoczyna i jednakowo się kończy? Po co żyć w jakiejś niepewności? Po co być niepewnym co do przyszłości? Możemy mieć świadomość, że nic się nie stanie. I wielu dzisiaj drodzy uczonych, gdy mówi się nieraz o końcu świata, to zaczynają wątpić w to i mówią często tak, że jeśli ono w ogóle nastąpi, łączą to nieraz chociażby z kwestiami takimi związanymi z astronomią, że słońce przestanie mieć taką energię, jaką już teraz posiada, powiększy się do ogromnych rozmiarów i spowoduje to to, że Nasza ziemia zostanie pochłonięta. Jest to taki scenariusz, jaki wyobrażają sobie, ale od razu mówią na pocieszenie to, że jeśli to nastąpi, to nastąpi to za wiele miliardów lat, także my możemy spać spokojnie. No więc właśnie, drodzy Biblia jednak o takich wydarzeniach katastrofalnych nie mówi. Mówi o czymś zupełnie realnym. Pan Jezus podkreśla jedynie, porównując, że tak jak w czasie Noego pojawił się potop, który ludzi zaskoczył, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I to będzie też wydarzenie zaskakujące, bo pisze, nie spostrzegli się, drodzy. A więc możemy się przyzwyczaić nieraz nawet do pewnych wydarzeń, które zostały opisane w 24 rozdziale, w tym rozdziale, w którym Jezus mówi o końcowych wydarzeniach tej ziemi, i potraktować je jako wydarzenia, które w zasadzie już tak nieraz było. Czy nie było nieraz powodzi, czy nie było trzęsień ziemi, czy nie było morów. Przecież to wszystko jest, są w stanie ludzie powiedzieć, że to już było. I mało tego niektórzy powiedzą, ale to jest nawet tak, że te rzeczy się będą powtarzać. I takie rzeczy przychodzą, potem znowu miną. Ale jest, drodzy, również coś w tym, że wielu ludzi również mówi, czegoś takiego jeszcze nie było, prawda? Nieraz tak ludzie mówią. Takiego czegoś nie pamiętam. Jak długo żyję, to nieraz mówią, no ale tak jeszcze nie było. Zatem, drodzy, postępująca progresja w kierunku złego. Jest dobrym wyznacznikiem tego, że coś dzieje się na świecie, co wskazuje na pewne wypełnienie tych obietnic, które zawarte są w Słowie Bożym, jako pewnych, jako tych, które rzeczywiście zostaną niedługo, staną się rzeczywistością. Zatem, gdy Jezus był na, tym, na tej ziemi, odniósł zwycięstwo nad grzechem, on doprowadził do tego, że szatan, który Chciał utrzymać przewagę, który dumnie mógł przed całym wszechświatem przedstawić tą zabłąkaną planetę, jaką jest nasza Ziemia, jako miejsce, nad którą on panuje. Ale już z chwilą śmierci Jezusa to panowanie zostało mu odebrane. Nikt we wszechświecie, gdy Jezus oddał swoje życie, nikt we wszechświecie nie zakwestionował już tego, że rządy Boże są sprawiedliwe. A diabeł jest jedynie kim? Tym, który jest uzurpatorem i który jest tym, który powoduje co? Powoduje zwątpienie? Powoduje w, w jakąś atmosferę podejrzliwości, braku zaufania? Pan Bóg nigdy nie prowadził ludzi aby tak, aby ludzie mieli możliwość wątpić w niego, gdyż to wszystko co przedstawiał w słowie Bożym zawsze się wypełniało. I dlatego też drodzy, dla nas jest istotne to, że ten długi czas oczekiwania na przyjście, często może prowadzić ludzi nieraz do czego? Do zniechęcenia i do tego, że niektórzy powiedzą, no ja tak długo na to czekam i no i nic. Mijają lata i Pan Jezus nie przychodzi. My na to patrzymy, drodzy, często z naszej perspektywy, prawda? Z naszego życia, ale Pan Bóg musi na to popatrzeć z innej perspektywy i to jest już, już zasadnicza różnica, prawda? Że my postrzegamy na przyjście Pana Jezusa, jeśli mamy nawet wierzyć w nie, to często patrzymy z perspektywy takiej, jak my żyjemy. Ale jednak Pan Bóg patrzy na to inaczej. Przecież jest Bogiem wiecznym, nieograniczonym. Ale drodzy co gorsze, jeżeli mówimy o tym, że wielu ludzi prowadzi to do zniechęcenia, to taki stan rzeczy może być dowodem czego, drodzy? Braku wpływu ducha świętego. Jezus dał obietnicę. W Ewangelii Jana obietnica ta została przedstawiona jako pewne dla uczniów również to, co będzie dla nich pewnością, że dzięki temu, że mogą uwierzyć, że nie zostaną sami, prawda, to. Będą mieli kogoś, kto będzie mógł ich prowadzić. I tak Pan Jezus, wiedząc o tym, że musi się za niedługo rozstać z uczniami, że jego misja dobiega do końca, powiedział pewne słowa, które dla uczniów rzeczywiście były trudne do zrozumienia, gdy mówił o swoim odejściu, i dlatego opowiada w XVI rozdziale Ewangelii Jana takie słowa. Od wiersza szóstego. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serca wasze. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. A więc Jezus doświ powiedział, doświadczając tego, że uczniowie będą mieli smutek, podkreślił to, smutek napełnił, ale wskazał z drugiej strony lepiej, bo Duch Święty, gdy przyjdzie, będzie mógł być obecny wszędzie, prawda? I Jezus podkreśla te, dwa bardzo, te dwie bardzo istotne sprawy, mówiąc o tym, że będzie przekonywał świat o grzechu, prawda? Że będzie świadczył o tym, że łaska Boża działa na serce i umysł człowieka. No i oczywiście kwestia sprawiedliwości i sądu. Ale co jeszcze możemy tu podkreślić? W Wierszu 13. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Jezus podkreślił tutaj. Z całą mocą, że duch święty jest kim. Używane jest tutaj określenie, a gdy przyjdzie on, duch prawdy. Wskazuje na kogo? Na osobę, prawda? Nie mówi tutaj o mocy. Nie mówi, będziecie tylko wprowadzeni w jakąś moc. Ale mówi w wyraźnym działaniu ducha świętego, że on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. A więc daje świadomość tego, że jest to duch, który będzie oddziaływał na serca, na nasze umysły, wprowadzając nas w prawdę. Dlatego, że prawda nie jest czymś drodzy, dowolnym. Prawda? Dzisiaj ludzie mówią tak: Ja mam swoją prawdę, ja mam swoją rację. A czym jest, drodzy, prawda? Jezus o sobie mówił, że On jest drogą prawdą. Prawda? Czyli to, co my możemy mówić, drodzy, nieraz, to będzie jedynie w naszym subiektywną, naszą subiektywną opinią. Nie zawsze jest to prawdą. To jest nasz punkt widzenia. Ale obiektywna prawda jest jedynie zawarta w słowie Bożym. Jedynie tu możemy znaleźć rzeczywiście obiektywną prawdę. Zatem, wprowadzenie nas we wszelką prawdę nie jest, drodzy, wprowadzenie nas w doktryny jedynie czegokolwiek, jakiejkolwiek instytucji. Ale wprowadzenie nas w odwieczne prawdy Słowa Bożego. I o to właśnie w tym chodzi. Zatem, drodzy, dostrzegamy tutaj wszystko to, że Pan Jezus mówi, że przez ducha świętego będzie dalej kontynuowane to dzieło, które on rozpoczął. A jest ono ogromnie ważne. W książce Działalność Apostołów napisana jest taka myśl, że kiedy duch święty przekonuje człowieka o grzechu. Przedstawia człowiekowi standard sprawiedliwości, wówczas odwodzi jego uczucia od spraw ziemskich i napełnia go pragnieniem świętości. To jest, drodzy, dobra odpowiedź, jak człowiek może poddać się i podporządkować pod wpływ Ducha Świętego. Dlaczego tak jest? Bo wielu ludzi, gdy czyta Pismo Święte i nie modli się o to, żeby Duch Święty ich prowadził, powiedz krótko: Ja tej księgi nie rozumiem, ja tego nie łapię. Bo musi być Duch Święty, który Cię wprowadzi w tą prawdę. Dlatego Jezus o tym mówi: że gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi Was we wszelką prawdę. Czyli samo drodze czytanie Słowa Bożego, przyjmowanie tych nauk bez Ducha Świętego by nie miało sensu. Musi być ktoś, kto nas będzie w tą prawdę wprowadzał, kto nam będzie rozjaśniał tutaj te zagadnienia, które są dotyczące zbawienia. Kto nie będzie tylko dla nas, Jakimś czytaniem księgi, która staje się niezrozumiała, i mówimy, odstawiamy, bo ja tego kompletnie nie łapię i nie wiem o co w tym chodzi. Ale chodzi o to, że dzięki wprowadzeniu w prawdę ja mogę zrozumieć, że ja tę księgę muszę studiować jako coś, co jest dla mnie bardzo potrzebne w moim duchowym rozwoju, prawda? W duchowym, ale to również dotyczy naszego całkowitego rozwoju, prawda, we wszystkich sprawach. Słowo Boże daje nam tą możliwość, a więc Duch Święty daje możliwość człowiekowi przedstawić to, co prowadzi często człowieka na drogę zgubną i złą. Naród izraelski, o którym dzisiaj również rozważaliśmy, gdy zaniechał czytania księgi ze słowa Bożego. Odstawił ją, była gdzieś schowana. To widzimy do jakiego stanu doprowadził się, prawda? Co stało się z Izraelem? Jak bardzo odwrócił się od Boga, jak myślał może, że składając ofiary, składa je dobrze, a równocześnie wprowadzali do tej samej świątyni bałwochwalstwo. Zatem Duch Święty musi prowadzić nas, dlatego że on nas ciągle koryguje. Jest dla nas jak, możemy powiedzieć, ten GPS, prawda? Urządzenie, które nawiguje. I prowadzi nas tak, żebyśmy nie błądzili. Można pobłądzić, gdy się jest w drodze nieznanym terenie, to łatwo jest pobłądzić, nie mając punktów albo odniesienia, albo nie znając nawet terenu i nie wiedząc, gdzie się udać, prawda? I nieraz nie mamy drogowskazu, jedziemy drogą, akurat potrzebujemy wiedzieć, gdzie jest to może jakaś e, ulica taka niegłówna, na której są raczej oznaki. I, i, I mniej więcej jesteśmy się w stanie zorientować, w jakim kierunku jechać, ale wyobraźmy sobie, że są to jakieś drogi, powiedzmy, takie rzadziej uczęszczane, na których tego oznakowania już takiego nie ma. I wtedy są wątpliwości, prawda? Gdzie skręcić? Nie wiemy. Dzięki Duchowi Świętemu będziemy mogli to zrobić, prawda? Jest to tutaj wyraźnie podkreślone. Jeżeli zatem Duch Święty. Będzie mógł nad nami pracować, spowoduje on uświęcenie całej istoty. Duch Boży odciśnie pieczęć na duszy, a więc będzie ją przeobrażał. Więc ta droga zostanie ukazana tak wyraźnie, że nikt nie będzie na tej drodze błądzić. I to jest drodzy pewność, że jeżeli człowiek poddaje się pod wpływ ducha świętego, nie będzie na niej błądził, bo podstawą jest przyjęcie Słowa Bożego jako natchnionej księgi i takiej, która. To, co pisze, to, co przedstawia nam sam właśnie Pan Bóg, jako ten, który jest przecież głównym autorem tej księgi, bo prorocy byli narzędziami w ręku Bożym, ale przecież nadzorował tą sprawę Duch Święty, więc mamy świadomość tego, że on wie, jak nas prowadzić i w jakim kierunku mamy iść. Zatem przez Ducha, Święty, przez Ducha Świętego otrzymujemy pragnienie świętości i tęsknimy za atmosferą niebios. Bardzo ciekawa myśl, prawda? My zaczynamy tęsknić do tego, cieszymy się tym, że ta obietnica o przyjściu jest, prawda? To nabiera sensu. Zauważmy, że gdybyśmy jedynie mieli czytać Biblię, nie być skupieni na pracy Ducha Świętego, nie prosić nią o to, żeby nas prowadził w tym, byłoby to tylko zwykłym czytaniem bez zrozumienia. Ale jeśli mamy tą świadomość, że Duch Święty będzie mógł nas prowadzić, będzie mógł nas. Wprowadzać w stan, który nas będzie oddzielał od tych spraw doczesnych, prawda? Bo to jest pewnego rodzaju walka. My dzisiaj żyjemy w czasie, w którym szatan dla ludzi ma przygotowaną alternatywę, jaką są dzisiejsze również dobra. W obecnym czasie współczesne bałwochwalstwo często odwołuje się do czego, drodzy, do umiłowania dóbr, prawda? dóbr ziemskich, które w jakiś sposób pokazują nam wartość. Ale jest to tylko wartość zawsze doczesna, prawda? Mówimy tylko o wartości doczesnej, ale my musimy sięgnąć gdzieś do czegoś wyższego. Jeśli byśmy, apostoł Paweł powiada, tylko w tym życiu pokładali nadzieję, bylibyśmy najbardziej pożałowania godni. Zatem musimy myśleć o sprawach wiecznych. I przez Ducha Świętego, gdy czytamy Słowo Boże, gdy zaczynamy się nad tym zastanawiać, że to, co Pan Jezus powiedział w 24 rozdziale Mateusza, to jest również przedstawione po to, abyśmy rozpoznali czas. Myślę, drodzy, że nikt z nas co do tego wątpliwości nie ma, że realnej nadziei dla świata nie ma innej poza przyjściem Pana Jezusa, drodzy. Zawsze. Będzie tak, że może się będzie wydawało ludziom, że będą w stanie mogli pokonać już coś, i znowu pojawia się kolejny problem, i znowu nie, nic z tego nie wychodzi. Gdy już się wydaje, że już można coś osiągnąć, pojawia się kolejny problem, prawda? I tych problemów się mnoży w różnych dziedzinach naszego życia, w bardzo różnych. Zatem drodzy. Gdy modlimy się, to również Duch Święty przemawia do naszych umysłów i właśnie poprzez Słowo Boże poprze prawdę i oddziaływuje na nasze serca i tym sposobem ujawnia błąd duszy i usuwa go. Za pośrednictwem Ducha Prawdy Chrystus pozyskuje dla siebie wybranych ludzi. Jest to taki rodzaj takiego zamkniętego kręgu, jakim działa Duch Święty i Słowo Boże, prawda? Oddziaływuje na nas, żebyśmy to Słowo czytali, daje nam zrozumienie. Gdy czytamy to Słowo, to Słowo nas prowadzi znowu do tego, żeby zbliżyć się do Chrystusa, żeby zbliżyć się do Niego. Żeby żyć, jak tu czytaliśmy, tą atmosferą niebios, atmosferą, która jest niezakłócona czym? Chorobami. Nieszczęściami, smutkami, tym wszystkim, co jest dzisiaj na śmierci, i śmiercią oczywiście. Gdyż to są rzeczy, które rzeczywiście prowadzą jedynie nas do końca doczesności. Zatem, drodzy, przyjście zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa jest równocześnie powiązane z bardzo ważnym wydarzeniem. Dlatego, że gdy powiedzieliśmy o pierwszym adwencie i daliśmy to jako ten. Początek pewnego ostatniego etapu, prawda? Pierwsze przyjście i drugie to między pierwszym a drugim dokonuje się coś niezwykle ważnego dla człowieka. Na samym początku, gdy Jezus tu był, był na ziemi, pełnił wolę Ojca, oddał swoje życie w ofierze za nas grzesznych, w naszym miejscu został postawiony, bo przecież to myśmy powinni być. Potępieni i myśmy powinni ponieść konsekwencje zła, a to Pan Jezus w nasze miejsce, ale coś niezwykłego Pan Jezus dla naszego zbawienia dokonuje. Apostoł Jan, ten, który również właśnie przedstawia w Apokalipsie nam tyle spraw związanych z końcem, wydarzeniami, które objawił mu właśnie Jezus Chrystus, on w swoim liście w drugim rozdziale pierwszego listu Jana. Pierwszym i drugi mówi następujące słowa. Dzieci moje to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, ale nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. To jest ciekawa myśl drodzy. On jest. Jak czytamy? Ubłaganiem. On jest kim? Orędownikiem, a więc kimś, kto nas reprezentuje. My mówimy o orędownictwie, to zawsze mamy na myśli, że jest to reprezentant, ktoś, kto reprezentuje. I apostoł Jan mówi, że On jest ubłaganiem i jest orędownikiem u Ojca. Jest zatem kim? Jest jedyną drogą do Ojca. Bez Niego. Nie możemy przyjść do nikogo, do Ojca bezpośrednio nie. Jezus Chrystus stał się tym, przez którego możemy przyjść. On stał się jednym z nas. Wziął ciężar grzechów. Wziął obciążenie całego świata grzesznego na swoje barki, jako tego, który dokonał za nas pojednania z Bogiem. I on jest orędownikiem. Czy możemy zatem przyjść do kogoś innego? Czy możemy przyjść do innego człowieka i prosić go, aby nam pomógł rozwiązać problem grzechu? Z pewnością nie, bo nikt nie może temu pomóc. Jedynie może pomóc ktoś, kto jest naszym orędownikiem, o którym nam mówi Słowo Boże. A to jest istota sprawy, dlatego że mówimy teraz o. Również bardzo istotnej myśli, która nawiązuje do starożytnej świątyni izraelskiej. Notabene ta świątynia była oczywiście zbudowana na obraz i podobieństwo tej, która jest w niebie, prawda? Ale służba, która w niej była dokonywana, uświadamiała nam, że jest to proces, który dokonuje się dla zbawienia człowieka. Zatem, niebiańska świątynia łączy drodzy pierwsze przyjście z drugim. Jest ona przecież, musimy to jasno powiedzieć, niedoceniana przez wielu, a w zasadzie wielu ludzi ma takie zrozumienie, że wraz z wniebowstąpieniem wszystko się skończyło. A Nowy Testament przedstawia nam niezwykle aktywną służbę Jezusa Chrystusa. I to jest służba na rzecz dokonanego zbawienia. W biblijnych opisach sięgnięto do takich analogicznych funkcji jak kapłan, pośrednik, obrońca, orędownik. Te myśli zostały ukazane. Zatem po cóż miałyby być one jeszcze, jeśli miałoby wszystko się zakończyć tutaj wraz z wniebowstąpieniem Jezusa? A jednak o nich Słowo Boże mówi. I gdy otworzymy list do hebrajczyków, drodzy, to w tym liście w bardzo jasny sposób przesłanie jest... E, Oczywiste, które nam mówi o naszym właśnie orędowniku, o którym czytaliśmy w Liście Jana. Jest to drugi, drugi rozdział listu do Hebrajczyków od wiersza 14 są następujące słowa, po 18. Skoro zaś dzieci mają udział we w krwi i ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. O kim tu jest mowa? Oczywiście o Jezusie, bo któż mógł przejść przez próby, które my na świecie przechodzimy Jezus Chrystus przeszedł. I jak to wiersz 16 nam mówi, że ujmuje się za potomstwem Abrahama. A potomstwo Abrahama według biblijnego znaczenia to kto? Czy tylko Żydzi? To w ogóle ludzie wierzący, prawda? Po pierwsze, Abraham jest nazwany ojcem właśnie wszystkich wierzących. Po drugie, gdy Pan Bóg zawierał z Abrahamem przymierze, to w jaki sposób powiedział mu to, że w Tobie będą błogosławione wszystkie plemiona Ziemi? A więc nie mowa tylko o jego fizycznych potomkach z Izraela, ale mowa o kim? O wszystkich. A zatem, gdy apostoł Paweł mówi tutaj, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama, to w Nowym Testamencie musi mieć na myśli kogo również? Wszystkich tych, którzy przyjmują Jezusa, którzy uznają go za osobistego zbawiciela. Dlatego, że potomstwem Abrahama w biblijnym znaczeniu to właśnie nie tylko są fizyczni potomkowie, ale to również są ci, którzy uwierzyli i którzy stają się spadkobiercami tych samych obietnic Bożych, prawda? Te same obietnice, jakie Pan Bóg dał Abrahamowi, Abrahamowi że, że będzie jego potomstwo liczne, jak gwiazdy na niebie, że to będzie szczególne błogosławieństwo dane. Te same błogosławieństwa są udziałem wszystkich tych, którzy przyjmują Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. I ciekawa myśl jest również w tym osiemnastym, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I dlatego też człowiek nigdy nie może powiedzieć, że jest pozostawiony sam sobie. Nieraz ludzie mówią tak, ale tak ciężko jak mi na to już chyba nikomu na tym świecie nie jest. No, drodzy, każdemu jest w jakiś sposób tam ciężko. Jednym więcej, drugim mniej. Przez różne doświadczenia ludzie przechodzą. Ale możemy być świadomi tego, że właśnie w Słowie Bożym jest napisane, że sam przeszedł przez cierpienia i próby, a więc Chrystus przetarł ten ciężki, trudny szlak, po którym my musimy iść. Przez te trudy, przez które my przechodzimy, Chrystus Pan też przeszedł. Przez te zmagania, z jakimi czasami musiał się zmagać, gdy był kuszony, my przechodzimy, ale On też przez nie przeszedł. Zatem jest tym, który zna tą drogę. I jakże dobrze możemy powierzyć Mu właśnie to, aby On nam pomógł w tym, bo my sami sobie z tym przecież nie poradzimy. Jeszcze jedna jest taka ciekawa myśl, również zawarta w czwartym rozdziale tego samego listu, gdzie jest to bardzo jasne przesłanie dla nas skierowane jako o pewności wielkiego arcykapłana. Czwarty rozdział od wiersza czternastego. Apostoł pisze tak, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Mamy jak słowo Boże pisze co? Wielkiego arcykapłana. To jest bardzo istotne, drodzy, ponieważ kapłaństwo, kiedy się skończyło wraz ze śmiercią Pana Jezusa, prawda? Ustała cała służba świątynna ustała. Chociaż Żydzi do niej powrócili, ale ona już nie miała sensu, bo czytamy w Ewangeliach, że rozdarła się ta zasłona w która rozdzielała święte od najświętszego, więc to już zostało ukazane, że to się skończyło. Rola kapłaństwa jako e, instytucji kapłanów się zakończyła. Bo Pan Jezus powołuje kogo? Uczniów, którzy stają się później apostołami, prawda? Ale już nie kapłanami. Owszem, ród, naród Jego, lud wybrany jest ludem królewskim, kapłańskim, narodem świętym, ale to kapłaństwo jest ze względu na kogo? Na Jezusa Chrystusa, prawda? To nie jest kapłaństwo w sensie funkcji, jaką posiadają ludzie, ale w sensie tego, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa i stajemy się Jego dziedzictwem, prawda? Jesteśmy Jego dziećmi. I dlatego też Biblia wyraźnie nam o tym mówi, że dzięki właśnie łasce Bożej, dzięki temu, że mamy dostęp do tak wielkiego arcykapłana. Tego, który jest faktycznie dzisiaj naszym orędownikiem, który służy w świątyni, aby nas zbawić, drodzy. Mamy pewność tego. Biblia nam tu pokazuje, że możemy się mocno trzymać tego wyznania. Jeśli Biblia mówi nam, że możemy się tego mocno trzymać, to możemy w tym pokładać pełne zaufanie. I znowu po raz kolejny jest podkreślone, że nie jest to arcykapłan, który by nie mógł nam współczuć z naszymi słabościami. A więc nikt nie może powiedzieć: że Moje grzechy są zbyt wielkie i nie poradzi mi już nikt. Bo właśnie poradzi. Jest ktoś, kto ma rozwiązanie. Zresztą w ogóle świątynia jest jedynym miejscem, gdzie można rozwiązać problem grzechu. A drodzy, to nie jest tak, że powiemy: Ach, jakoś to tam będzie. Bo jednak grzech jest czymś, co powoduje rozerwanie nas, prawda? Spopatrzmy na Jezusa. Gdyby grzech był czymś takim, jakąś tylko drobną, niefrasobliwością, to z pewnością Jezus by nie musiał umierać, prawda? Przykazanie Boże, które by nie było złamane, nie można byłoby oczekiwać czegoś tak wielkiego, że będzie musiał ktoś umrzeć i cierpieć z tego powodu. A jednak Jezus. Tego dokonał, prawda? Czyli wniosek jest taki, że grzech nie jest czymś błahym i złym, bo w zasadzie narastający problem grzechu prowadzi ostatecznie drodze do unicestwienia. Mamy pełną świadomość tego, że gdyby dzisiaj Pan Bóg nas nie miał w swojej opiece całego tego świata, być może wydarzenia byłyby o wiele dra bardziej dramatyczne i o wiele bardziej trudniejsze. A jednak Pan Bóg w tych wszystkich trudach jeszcze okazuje nam łaskę. Pragnie, abyśmy przyszli właśnie do upamiętania. Zatem, gdy mówi, nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego pod, we wszystkim podobnie jak my z wyjątkiem grzechu, bo Chrystus nigdy nie upadł, nigdy nie zgrzesz, ale odniósł zwycięstwo. Możemy przystąpić z ufną odwagą do tronu łaski i dostąpić miłosierdzia. Jest to drodzy i zaszczyt, i przywilej, który nam został dany. Że przychodzimy przed Najwyższy Trybunał całego wszechświata i szukamy nadziei w tym, który nam chce pomóc, który pragnie naszego zbawienia. A więc jest to doświadczony we wszystkim, ten, który jest nam w stanie zagwarantować całkowite bezpieczeństwo jako bezpieczeństwo, które będzie również związane z zapewnieniem ochrony naszej duszy, abyśmy mogli zostać zbawieni. W ósmym rozdziale. W wierszu trzecim jest napisana taka myśl, albowiem czego Zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała. Tego dokonał Bóg przez zesłanie swego Syna, w podobieństwie grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, prawda? Chrystus przyszedł w podobieństwie, jak mówi nam przykład Gdański, w podobieństwie grzesznego ciała, bo nie był grzeszny, więc. Był święty, zostało to zresztą powiedziane Marii, gdy było zwiastowanie, że to, co narodzi się z ciebie, będzie święte, prawda? Zatem był święty, nie uległ wpływowi zła, pokonał grzech, potępił ten grzech w ciele, a zatem otworzył nam drogę do zbawienia. I mając, drodzy, to, e, tą pewność, że właśnie tylko z nim możemy mieć e, świadomość pełnego również odpuszczenia naszych grzechów i win. Apostoł Paweł również zawarł wspaniałą obietnicę, drodzy. Jest to wspaniała obietnica, która nam daje pewność. Drodzy, pewność, że możemy z nadzieją oczekiwać na przyjście Pana Jezusa. Gorzej, gdybyśmy tej pewności nie mieli. Bylibyśmy wtedy w trudnym położeniu bo gdy przyjdzie Pan Jezus, on już nie będzie w tym czasie zbawiał, prawda? Biblia nam to jasno, żeśmy już przytaczali ten argument z dziewiątego rozdziału listu do Hebrajczyków, że drugi raz już nie ukaże się z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu. Zatem, gdy ktoś myśli, że będzie mógł coś zmienić jeszcze przy przyjściu, to nie. Przy przyjściu będzie czas dla tych ludzi, którzy będą go już tylko oczekiwać. I oczekiwać na Jego błogosławione przyjście, na wyzwolenie drodzy, wyzwolenie z cierpienia i grzechu. I popatrzmy na taką myśl zawartą w pierwszym rozdziale listu do Filipian. Apostoł pisze tak: Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Jakaż wspaniała obietnica, drodzy, że ten, który rozpoczął w nas, a więc Duch Święty, który rozpoczął w nas dzieło, które przekształca nasze serca, nasze umysły, które przekształca nas jako ludzi, którzy żyjemy jako grzesznicy, jako ludzie, którzy postępują niezgodnie z wolą Bożą. A to, drodzy, jest bardzo łatwe. Zauważamy w historii Izraela, jak niewiele trzeba było, żeby naród odchodził, naród wybrany, prawda? Nie myślmy, że jeżeli Izrael odchodzi łatwo od Boga, że my nie odchodzimy często od Niego. Ale właśnie przez Ducha Świętego pokazuje nam ten standard sprawiedliwości, odwodzi nas od spraw ziemskich, wprowadza nas we wszelką prawdę i daje nam, drodzy, również to, że możemy cieszyć się atmosferą już niebios. Jest to inna atmosfera, do której zostaliśmy wszyscy powołani, bo jest to ta atmosfera, jaką oddychał Adam z Ewą, zanim zgrzeszyli. I dlatego Pan Jezus tak bardzo pragnie, abyśmy razem z nim mogli być już w królestwie Jego wieczności.